Witam was w moim let's playu z gry Ghostmaster. Pierwszy raz to mówię, także będzie coś ciekawie. Będziemy kontynuować naszą grę. Dobrze. Jak pamiętacie, poprzednia plansza to było ABC przerażenia. I teraz nadszedł czas wyboru. Seans uduchowiony bądź złopuka tylko raz. I wybie... Seans uduchowiony. Do sklepu na razie jeszcze nie idziemy. O, przestań. No dobra, to możemy iść do gabinetu strachu. W gabinecie strachu kupujemy duchom moc za plazmo złote, które zdobywamy przez... Ta szkoła w grobowie będzie twoją bazą operacyjną w świecie śmiertelników. Wróć tutaj, kiedy będziesz chciał podszkolić podległe ci duchy. Za trening musisz zapłacić w plazmo złotych, które można zdobyć tylko w trakcie nawiedzeń. Aby opuścić szkołę, kliknij na przycisku w prawym dolnym rogu ekranu. Dobra. Mamy tutaj nasze plazmo złote, mamy tutaj wielonóżkę, wszystkie nasze duszki. Tak, ale ja tylko chcę kupić z kostnicy mojej ukochanej. Mamy tak, rozkazy, ale to tutaj się tego nie kupuje. No i moce. I na przykład na konkretny poziom deszcz na przykład tutaj. Tutaj strach, odległy grzmot. Tutaj za wyższe ceny, których na razie nie mamy, kiedyś kupimy. W kostnicy kupię takie wołanie. Odległy grzmot. No i to wszystko. Chyba. Nie tu. Jak to się... Aha. No dobra. No i na razie więcej za bardzo nie mam kasy. Także wychodzimy z gabinetu strachu i robimy seans uduchowiony. I sobie to przeczytajcie, zatrzymajcie sobie, żeby przeczytać ten opis tutaj, bo są bardzo fajne. Irytujące włokosy z męskiego akademika Skali. Skali, druga postać z archiwum X. I nie okazują należytego szacunku zmarłym. Czas, by odczuli na własnym skórze potęgę ezoterycznego świata. Oto nadarza się sposobność. Podczas gdy grupa młodych śmiertelników szykuje imprę, trzech społecznie nieprzystosowanych osobników urządziło w piwnicy seans spirytystyczny. Oczywiście to tylko młodzieńcze wygłupy. I mieszkańcy akademika są przekonani, że nie zdołają wywołać duchów. Pokaż im, jak dalece się mylą. Niech pierzchają w popłochu i poznają prawdziwą moc sił nadprzyrodzonych. Przyznajcie, że lektor jest naprawdę bardzo fajny. No ale dobra. No lektor tutaj tak mówi, co mam robić podczas tej misji. Dobra. Wibracje trzeba wziąć. Denimoren. To jest żywiołak. Ona jest niezbędna do odblokowania jednego ducha. Oczywiście zgadnijcie, kogo wezmę. Z kostnicy, no bo to jest no niezbędne. Chyba do każdej plaży brałem z kostnicy. Dobra, niech będzie. Luźny trybik też jest chyba niezbędny. I jeszcze jeden duch. Ja bym tutaj wziął upiordliwego. Wiesz, takie są najgorsze, komary. Dobra. Dobra, no to lecimy. Strasz. Przepłoż wszystkich mieszkańców Akademika Skali. Tak, dobrze. I słuchajcie, ja nie wiem, czy mam wszystkie pokazywać te opisy tych wszystkich osób, bo tu jest ich dużo, ale teraz jeszcze wam pokażę. Szybko przeczytam. Życiorys. Tadius Rybek. Brawura tego muskularnego przywódcy dresów z Akademika Skali jest tylko na pokaz. Rzeczywistość boi się ognia. Kolejna podpowiedź. Mateusz Żel. Słuchaj, potem to od razu do przerażenia przejść. Żel bardziej interesuje się swoim... Co? Aha. Żel bardziej interesuje się swoim nieco surowym wyglądem niż urodą Helenki Sterylewskiej? Swojej dziewczyny. Nazwiska normalnie jak w The Elder Scrolls. Obi-Wan Zenobi. Spokojny, skoncentrowany, umiejętnie ukrywa zaduszenie
zadłużenie w Felicji Kostnicy. Kostnica. Stefan Jamłasica. Jeżeli ktoś oglądał bajkę Jamłasica, to jest kolejne nawiązanie do tej bajki, bardzo fajna. Obdarzony diabelską osobowością, niebezpiecznie pewny siebie. Łasica jest zadłużony w Alimak Szczapie, czyli nawiązanie do Alimak Bill. A elektryczność wywołuje Stefan Jamłasica. Pokaż go, który? Ten. Stefan, imię. Elektryczność wywołuje w nim dziwny niepokój. 2003. Ja mówiłem, to jest mnóstwo nawiązań. Telefon, szczypiorka. Odbieraj, bym zagłuszał. No trudno. Dobra, życiorys Grzegorz Popiołek. Nieoficjalnie przywódca mniej popularnych mieszkańców Akademika. Zakochany w Alimak Szczapie, jako dziecko został poważnie poparzony. Antoni Krwiak. Skory do żartów, ale nieśmiały Antoni jest pewnego rodzaju związku z Kaśką Krzywdą. Niepokoi go widok krwi. Paweł Fagotek. Pawłowi sceptykowi pierwszej wody? Nie rozumiem ogólnie. Brakuje siły woli, panicznie boi się zarazków. Bartek Drwina. Niezrównoważony samotnik. Jego zdrowie psychiczne jest w podejrzanym stanie. Ukrywa paniczny strach przed burzą. No dobra. Felicja Kostnica. Nie ma opisu. Katarzyna Krzywda. Kaśka nienawidzi zostawać sama i zemdlałaby na widok nawet plastikowego pająka. Helenka Sterylewska. Nie ma opisu. Alimak Sztapa. Nie ma. Gucio Abrakadian. Niepodobna za bardzo do Ali. Gucio próbuje użyć magii, by pomścić śmierć Mańka, klasowego błazna. Wiesiu Zatopek. Wiesiu jest wiernym kumplem Gucia, omal nie utonął jako dziecko. Czesiu Spokołecki. Czesiek jest ohydnym, nieokrzesanym dodatkiem do bandy Gucia i Wiesia. I jeszcze opisy duchów, których wcześniej nie było, no to upierdliwy. Każdy w królestwie astralnym zna upierdliwego. Widmo to nawiedzało śmiertelników, kiedy ty nie byłeś jeszcze nawet bąblem w oceanie pierwotnej plazmy. A to się w ogóle przypomniało mi, że to się nazywa egzoplazma? Nie, jak to się nazywa? Kurde. Ektoplazma, przepraszam. Wibracja. Istota stworzona z powietrza nie może śpiewać, ale zamiast tego sama staje się pieśnią. Wibracja od stuleci jest czystą muzyką, przez to bywa mile widziana na imprezach. Bardzo dobrze. I zaczynamy starzeć. Mamy tutaj 3 duchy do odblokowania. Oczywiście głupia muzyka. I słuchamy. Maniak. Siema, gościu! Wiesz, co to jest, kiedy moi trzej durnowaci kumple urządzają seans spirytystyczny, żeby ze mną pogadać? Świr ezoteryka! No dobra, zabiłem się, ale ten kretyński numer, do którego mnie namówili, nie mógł się inaczej skończyć! Stary, muszę się odegrać na ich przywódcy! Nie ma to tamto! Dobra, czy jeszcze nam coś powiem? Lamer, główny dres z Akademika Skali! Pozbądź się tego miśniaka, w porządku? Super! Dobra. Epitafium. Jak można by oczekiwać od ducha uznającego komedię dla młodzieży za dzieła sztuki? Maniek zamierza wykorzystać swoją nowo nabyłą niematerialność, by dobrze się bawić. Jeden z takich bardzo dziwnych duszków to jest właśnie ten szczęściarz. Hej, hej, ja szczęściarz, a to być piszczący stół szczęściarza. Stół być zazwyczaj ciepły i bezpieczny, ale czasem stół porażać szczęściarza i szczęściarz tego nie lubić. Stół być niedobry dla szczęściarza wtedy, kiedy dwunożne stworzenia grać dobrze, a one już nie grać dobrze, więc szczęściarz zostać tutaj, w ciepełku. Dobra. Jeszcze nam coś powiesz, czy nie? Szczęściarz zostać tu tak długo, aż dwunożne stworzenia wygrać i stół znów porazić biednego szczęściarza. Dobrze. Został tu jeszcze jeden. Bardzo, ale to bardzo taki wdzięczny duch. Posłuchajmy, co mam tam do powiedzenia. Zawsze trudno jest go namierzyć, nie wiem czemu. Artefakty i broń. No. Ślepia. Zdawałoby się, że skoro posiekano mnie na kawałki i oddano na eksperymenty, to wystarczające poniżenie. Ale nie! Dzieciaki muszą jeszcze wygadać to,
co ze mnie zostało? Wieko tego słoja nie jest zbyt dobrze dopasowane. A jeśli mnie stąd wyciągniesz, pomogę ci urządzić niezłe przedstawienie. Jest naprawdę bardzo fajne. I jeszcze raz coś nam powiesz? Owszem, słój jest gruby, ale rozbicie go to tylko kwestia odpowiedniej metody. No właśnie. Inak na samym początku zajmę się ja już ratowaniem duchów. Przywołem wibrację. I ona ma taką moc, wstrząsająca pieśń. I ta moc jest niezbędna właśnie, żeby rozbić ten słój. Ale dobrze. Co? Tak, tak. Ale jeszcze nie mam wystarczająco plazmy. Dobra. W takim układzie używam od szczęściarza deszcz szczęścia. Dzięki temu ktoś wygra w końcu tą maszynę i będzie mógł, wiecie, się uwolnić. O. Także mnie dosyć ciekawie. Ale w tym czasie już też zaczynamy straszyć. Kostnica, chodź tutaj na zewnątrz. Ty jesteś, lubisz być w przejściach. I zaczynaj. Aha, jeszcze nie mogę. Fajnie, dobra. Szczęściarz, przestań wariować. I czekamy znowu, aż się deszcz szczęścia nam tutaj naładuje. Dobra. Tak jak tutaj było powiedziane, tutaj są te osoby, które tutaj przywołują ducha. I zobaczycie, że jedną mocą da się ich wszystkich wystraszyć za jednym razem. Wszystkich trzech. Tylko trochę muszę poczekać. Te ich teksty po prostu, posłuchajcie, one są tak kretyńskie czasem. Dobra, wystraszmy ich trochę. No nie możemy, czemu? Kurde. Kto tu jeszcze moc ma jakąś? A, z kostnicy. Dobra. Użyjmy lodowy oddech. To powinno u nich jakiś tam niepokój wzbudzić. O, i się niszczy coś tam. Fascynacja. Żeby ich tutaj... O, widzicie? I teraz na przykład w tym momencie możemy pozbyć się jej, przywołać...